Witajcie dzisiaj znowu z warsztatu. Dzisiaj na warsztacie można powiedzieć nowy nabytek. Jeszcze nie pokazywałem tej maszyny. To jest rozsiewacz ZAU 1001. O. Dlaczego zmiana rozsiewacza? Dlatego, że tamten nie rzuciłby 21 metrów. Chcieliśmy skrócić, po prostu opryskiwać na jakiś czas czy coś takiego, ale trafił się taki rozsiewacz w fajnym stanie, także kupiliśmy. I jaki teraz wyszedł temat? On jest 1000 litrów, a nasz stary rozsiewacz był 1200 litrów. Tylko że w nasz stary rozsiewacz wchodziły dwa baksy po 600 kg, tak, no można powiedzieć, z minimalnym luzem, a tutaj praktycznie jak dwie 600 wsypaliśmy, to już był full, taki czubaty, usypany, porozgarniany. I dlatego wymyśliłem sobie nadstawkę. Nadstawka tak zwana S500. To chyba jest 500 litrów, nie wiem. Dlaczego taka? Ponieważ tu będzie chodził przy nim 2250, który w woli przypomina ma niecałe 70 koni mechanicznych, czyli nie chcę w ogóle sypać trzech worków. Chociaż teraz myślę, że 600-ki wejdą dwie, ale myślę, że 500-ki, czegoś takiego o wysokiej gęstości, czyli tam załóżmy soli patasowej czy polidapu, powinny wejść nawet trzy worki. Ale nie będę sypał tyle, bo już wiadomo, opony też nie są za super, także tyle, żeby z luzem weszły dwa worki. Czym na przykład o dwa worki mocznika, żeby weszły w końcu, bo zawsze z mocznikiem było tak, że wchodził jeden, nie? Nawet jak w 1200 litrów nie było opcji wsypać dwóch worków mocznika. Co tu jest do zrobienia? No, chcę tu trochę po prostu parę punktów jest takich zardzewiałych do podmalowania. Co już zrobiliśmy, to kupiłem od ZAM-a rączki do sita. Rączki czy tam uchwyty. Taki tu plastik brakował. Ogólnie fajny rozsiewacz, taki w fajnym stanie zachowany. Wszystko idzie, wszystko działa, wszystko na chodzie. No mówię, takie miejsca miał podmalowane. To podobno Niemiec jeszcze podmalował. Także ktoś musiał dbać o to, że to jednak to już jest, można powiedzieć, że starość, a w fajnym stanie, nie? Dobra, teraz co dalej z tą nadstawką? No, nadstawkę można było sobie kupić na Aliexie za 1500 zł. 500-kę całą pomalowaną, ale to chyba nie jest oryginał, tylko to jest po prostu dorobione. A ja po prostu kupiłem sobie oryginalne te, że tak powiem, narożniki. I dałem do ugięcia do firmy z blachy takie te koryta podług tego kształtu. No i zobaczymy, jak to się będzie spisywać. No, powinno być w miarę oryginalnie. To jest kwasówka czy nierdzewka? Nie wiem, nie znam się na tym. Także nie będę tego malował. Będzie się ładnie błyszczeć, będzie się świecić. Fajnym plusem tego rozsiewacza to jest to, w porównaniu do tamtego, że ten jest niski. Ładnie ściągnika. Fajnie wszystko widać. No i ładnie rzuca. Rzuca 24, myślę, że nawet 26 metrów przy dobrym wietrze ciężkiego nawozu rzuciłby bez problemu. Także na razie wystarczy. Śrub użyję też z stali tam kwasoodpornej czy tam nierdzewnej. Nie znam się naprawdę. Powiedzmy, że tutaj nierdzewnej. Żeby to było już na jakiś czas. Między te blachy. Tu jest już, ogólnie to nadstawka była, ten poprzedni właściciel, który go tam kupił w Niemczech, ją ściągnął, bo ona była zrobiona z takiej tej przydrogowej balustrady, czy jak to tam się, tej bariery energochłonnej, o! Taka wysoka nadstawka była z bariery energochłonnej zrobiona, no i ważyła chyba, kurczę, z 200 kg, także po prostu zostało tego tam pana, niech sobie ją tam ma. A ja po prostu stwierdziłem, że zrobię sobie tak, jak to ma wyglądać. Chciałem w sumie zrobić bez tych narożników, zespawać, ale tak jakoś będzie to fajnie wyglądać, taki tam jakiś element nowoczesności, może tak powiem. Kupiłem taką specjalną masę jakąś tam uszczelniającą. I chcę dać tutaj po prostu to przykleić na taką masę. Nie silikon, bo silikon zawiera tam octan czegoś tam. To jest masa do montowania karoserii samochodowych, tam takich pierdół. I po prostu
uszczelnimy to, że po prostu nie będzie tutaj nawóz nam wlatywał, żadna woda, żaden syf i myślę, że będzie to dobrze. No trochę jest problemu z wierceniem, bo to nie pasuje w kątach i w ogóle to za dużo nie pasuje, ale jakoś sobie poradzimy. Tutaj musiałem tylko podciąć, skorygować tylko długości, chyba centymetr były za długie. Co to się wzięło stąd, że prawdopodobnie ten rant jest trochę tutaj za krótki, powinien być chyba centymetr dłuższy, to wtedy by to trochę było inaczej. Dla tych, co nie wiedzą, to jest folia. Dopiero właściwy metal jest pod folią, także folię będę ściągał później. Na razie chcę sobie powierzyć wszystkie otwory. Potem przemaluję tutaj to, co do... O, wiadomo, tutaj to muszę podcinać. Potem to wyczyszczę, przemaluję. Damy tą masę. Na to przykręcimy już gotową nastawkę. I można w pole jechać. Chyba. Nawóz potasowy już jest, stoi sobie i czeka, także myślę, że będzie okazja przetestowania w polu, także zapraszam do oglądania moich następnych poczynań. Wiercimy dziurę. Nie, wierci się otwór, sorry. Dobra, i dajemy dwie podkładki. Zawsze to jest lepsze trzymanie. O, i tak montujemy tutaj w narożnikach i damy po jednej śrubce na tych długich na środku. I myślę, że to starczy. Czy to wystarczy. Także zrobił nam się wtorek. Zacząłem robić tą nastawkę w sobotę. W sobotę żona miała urodzinki, także przyjechali goście, po prostu za dużo nie robiłem. W poniedziałek niestety też za dużo nie zrobiłem. Miałem trochę telefonów do wykonania i także zeszło się dosyć długo. Trochę powalczyłem, a dzisiaj mamy wtorek. I we wtorek godzina 12 i nastawka jest skończona. Wszystko jest poskręcane. Trochę musiałem podmalować ten tylny pas, bo jednak no wiadomo, gdzieś ktoś w przyczepę nieraz tam pewnie zajechał i no i po prostu ten dol tu pasy był pogięty. Nie szpachlowałem, tego nie kombinowałem nic, bo to jest dla siebie, a nie tam jakiś ma być piękny na handel, bo to i tak odpadnie, a co mi to tam szkodzi, byle nie rdzewiało, a tam, że jest lekko podniecony, to tam. Dlatego między innymi, że tu jest takie tak lekko pogięte, to dałem naklejkę tutaj. Naklejka leżała chyba już, nie wiem, z 5 lat w kartonie gdzieś tam. To była do tamtego rozsiewacza kupiona, ale tak nie było okazji przykleić. Dlatego tam zresztą też nie robiłem żadnych tam malowań, takich rzeczy, także stwierdziłem, że będzie na tą nastawkę. No i jak widać, nastawka się dosyć fajnie prezentuje. Całość położona jest na taką masę klejącą, uszczelniającą. W tych narożnikach to jeszcze poprawiłem, żeby to było szczelne. Tutaj przykręcone wszystko na śruby ósemki z kwasowy, tak jak mówiłem, naprawdę solidne, mimo że blacha nie za gruba, a naprawdę solidna, fajna nastawka wyszła. Myślę, że to fajnie wygląda i jest. Przede wszystkim jest 500 litrów większy rozsiewacz, także o to chodziło. Wygląd tam drugi, że tak powiem, poboczny temat. Rozsiewacz mam gotowy, ale na całe szczęście zaczęło padać, także pewnie się to chwileczkę przeciągnie. Chociaż ten potas i siarka, nie? Taki kupiłem nawóz tam z Ultry. I na rzepach już chciałem to sypać, ale niestety, no tak jak mówię, no niestety, stety pada. No i niech pada, nie? Także
jedna robota zrobiona. No i co, nie będziemy przedłużać, by było na tyle. Do następnego razu, pozdrawiam, cześć.